Siemanko, w kolejnym odcinku z FIFA 14 klubem Zawisza Bydgoszcz. I przed nami szósta kolejka T-Mobile Ekstraklasy z Krakowią Kraków. Jesteśmy na szóstym miejscu w ligowej tabeli. Ostatnio wygraliśmy 2-0 z Górnikiem Zabrze. Niespodziewanie w końcówce meczu dobyliśmy piłkarzy z Zabrza i wbiliśmy im dwie brameczki pieczętujące naszą wygraną, bodajże drugą w lidze. Chyba drugą. Sprawdźmy tabelę na początku. Tak, drugie zwycięstwo w lidze. Parę misji, tylko raz przegraliśmy. Stosunek bramkowy jest niewielki, ale na plusie i to się liczy. Więc zagramy z Krakowią, która jest na 9 miejscu. Więc zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Zobaczymy, co tu ciekawego nam zaproponują. Myślę, że nic nie będę zmieniał, chociaż popatrzmy na morale i na energię, to nie muszę, bo widzę wszyscy full. No, myślę, że nic nie będę zmieniał. Tylko rezerwy zobaczmy. Dobra. To jedziemy. Z tym koksem. Nie przedłużając. Teraz to przewiniemy. Może sobie uderzymy raz. Było ładnie. Dobra. Welcome to EA Sports live coverage of the Polish Ekstraklasa. Of course the lights are beaming down this evening. So let's go straight to the ground. Niestety na wyjeździe. Ale co to dla nas? Martin Tyler here, Polish League football for you, and alongside me to provide some polish in the commentary is Alan Smith. Not good, Martin. Looking forward to this one. Hello, it's Carlos, capitanem drużyny. They will measure up. They do have the look of the mid-table side, or at least they did at the start of the season, Martin. But this opening period of the season, they've looked a bit softer than that. Jarabika. Jarabika, Jarabika. Kapitanem Krakowi, nie zauważyłem, kto jest z piątką ktoś. Mam potwierdzenie tabeli, którą pokazywałem wam na początku. Z piątką Żydko jest kapitanem Krakowi Kraków. Myślę, że powinniśmy wygrać ten mecz, postarać się wygrać. Zobaczymy, jak to tam będzie. I lecimy z koksem. What we've been waiting for. The kickoff, the game is underway. Vasconcelos. Bernardo Vasco, Vasconcelos. Vasconcelos, o matko, co to była za rzutka. Chociaż pierwsze dotknięcie piłkarza Zawiszy z piłką można nie uznać za jakieś średnie. Dobrze, Kuklis, ale zabrana piłka mu momentalnie. No i teraz piłka do Krakowi. Próbuję jakoś skombinować akcję, chociaż Ciechanowski. Ciechanowski do Kuklisa. Kuklis do Vasco, który niestety nie dał rady. I Lois. Lois. Carlos. Ale bardzo dobrze defensywa piłkarzy krakowskiej, Krakowi tutaj wypełnia swoje obowiązki. Najgulon. Chciałem zrobić to sprytnie, gulonem niestety nie wyszło. Jednak nie ma spalonego. Nowak Mikael.
i Luis Carlos i Patryk Kuklis. Kuklis tutaj jeszcze walczy. Kuklis dobrze, nie dał się. Vasconcelos. A, niestety. Krakowia się przeciwstawia piłkarzom. Bydgoski go zawiszy. Dobrze, Kuklis, Drygas. Wow! Troszkę za mocno do Luisa Carlosa. I no, Luis Carlos tu bardzo agresywnie od pierwszych minut próbuje atakować piłkarzy Krakowi. Właściwie z jednej strony dobrze, ale z drugiej, żeby nie przesadził. Igor Lewczuk. Lewczuk, co zrobi Igor Lewczuk? Igor Lewczuk rzuca! I... Ona powiedzi, że wybronili się w tej akcji piłkarze Krakowi, ale Gulon jeszcze próbował. Jeszcze próbował coś tutaj skontrować, niestety. Piłkę przejęła defensywa Krakowi. Chociaż Zawisza przeważa. Widać to w każdym elemencie gry. Ale jakoś na razie nam to wyraźnie jakiejś takiej większej przewagi nie dało. Wow! Dobrze. Teraz defensywa Zawiszy jest w lekkich kłopotach. No i bardzo dobrze Kaczmarek na przedpolu tutaj. Jest Jajka, znakomicie to zrobił, Vasco. No i co, i co? I niestety Marciniak górą. Nowak, Kuklis. Na, już była piłka do Vasconcelosa zaadresowana. Niestety troszkę nieudolnie wychodziła ta akcja. Drygas, bardzo ładnie, Kuklis. Erold Goulon, francuski kolos bydgoskiego Zawiszy. Znakomite podanie do Luisa Carlos. Luis Carlos próbuje. Luis Carlos bardzo ładnie to zrobił. Luis Carlos wrzuca. Jeszcze Ziajka. Próbował. Ciechanowski bardzo ładnie opanował tą piłkę na prawym skrzydle. Będzie wrzucał. Ziajka, główka. Erold Goulon. Drygas! Kosupka. Piłka mija w lewy słupek ramki. Jest nadal 0-0, ale muszę przyznać, że dosyć się dzieje. Kuklis, Ziajka, spokojnie, Drygas, Kuklis. Do Vasconcelosa, Vasconcelos, no to było ciekawe, chociaż nie wyszło tak jak pewnie on tego chciał. Goulon. No niestety. Dobrze, Kamil Drygas. Kamil Drygas, ale Marciniak jest silniejszy. Chociaż teraz jeszcze próbował Kamil Drygas, niestety. Nie wyszło, ale Goulon przechwycił piłkę. Erold Goulon. Znakomicie. Pasko do Drygasa. Drygas chciał jeszcze sobie przechodzić piłkę na prawą nogę i zapewne kropnąć, niestety nie tak to jakby on tego sobie wymarzył, ale Luis Carlos i rzut rożny. Rzut rożny na Bydgoskiego Zawiszy będzie wykonywał Patryk Kuklis. Kuklis, długa piłka na pole karne, czy też krótka? No taka średnia. Drygas. Goulon, Skrzyński, Łukasz Skrzyński. Ach, jeszcze nie wyszło, ale jest okazja, jeszcze Bydgoski Zawisza nie stracił piłkę, jeszcze jest Goulon,
I co? Nic, teraz przyjęli piłkarze Krakowi, z kontrą piłkarze Krakowi. Żurek przy piłce, ale Lewczuk tutaj próbuje. Tak jest, właściwie udało mu się trochę wypchnąć rywala z pod obrębu naszej bramki, z naszej połowy. I Żurek, Kuś, znakomicie Igor Lewczuk, który adresował piłkę do Vasconcelosa, piłka właściwie do niego trafiła, ale sędzia nagwizdał koniec pierwszej połowy i jest 0-0. I mamy przerwę. Zobaczmy, co tutaj. Myślę, że Kuklis. Tak, Kuklis i Strong. Zobaczymy, co nam to da. Strong, Drygas, Coulon, Luis, Carlos, Coulon, znakomicie Lewczuk. Lewczuk przebił się lewą flanką. Igor Lewczuk, niestety Jarabika, nie wiem jakiego nazwisko się wymawia, przechwycił to. Właściwie przechwycił tą akcję. Dobrze, tutaj teraz Strong. No ale niestety nic to nie dało. Dobrze, Luis Carlos. Ale Bolijewicz nie dał się na to nabrać. Wow, Igor Lewczuk coś ty zrobił. Igor Lewczuk się trochę zaplątał na prawej flance. Ciechanowski strzel Beckiemu przeszkadzał i wyszło to na dobre dla bydgoskiego zawisze, bo jest rzut autu. Drygas, Strong. No Strong na razie nie wgrał się w ten mecz, chociaż myślałem, że przejmie przed Żydkiem i będzie mógł ruszyć na bramkę Krakowi. Zmiana, wchodzi Berhardt za Żurka u piłkarzy krakowskiej Krakowi. Jak to dziwnie brzmi, krakowska Krakowi, no ale tak jest. Drygas próbował tutaj Marciniaka zrobić i właściwie go trochę zrobił, ale piłkę przejął Strauss. Jest Drygas, jest Erold Gulon, francuski czołg bydgoskiego Dawisza, znakomicie. Rozegranie było do Vasco. Vasco niestety nie poradził sobie z obrońcami i właściwie piłka cały czas rozgrywa się w środku boiska. Dobrze, Drygas leci tam. Ziajka, Strong, Vasco i był faul. Faul dla bydgoskiego Dawisza. I tak, Luis Carlos wykona tylko ten rzut wolny. Luis Carlos próbuje rzutu wolnego, niestety perdić. Jest na posterunku i pewnie wychwytuje ten nie za mocny strzał. Jest Vasco. Bernardo Vasconcelos. Ale jeszcze nie udało się Krakowi przechwycić tego pola. Vasconcelos! Dobrze. No i niestety fauluje Strong, tak. Paweł Strong fauluje piłkarza Krakowi. A ja myślę, że zrobię tutaj zmianę. Zejdzie Kamil Drygas, a wejdzie Piotr Petasz. Zobaczymy, może Petty coś zmieni w obrazie gry naszego zespołu. Szczyński ładnie tutaj przeciął podanie, ale co z tego, jak Strauss ma nadal piłkę. Strauss pewnie rozgra do skrzydła, tak jest. Teblecki nie stracił, chociaż Coulon go tam przyciskał.
Bardzo dobrze. O, i co tam było? Dziwnie to wyglądało. Pani nie wiem, co tam się zdarzyło. Coulon jednak. Obrońca był właściwie pewnie jakiś piłkarz z Krakowic. Był lepszy, teraz Vasconcelos spróbował. Ale to by było tyle, jeśli chodzi o Krakowie, która jest w tej chwili na własnej połowie przy piłce. No i Luis Carlos próbował to przejąć. Dobrze, Piotr Petasz. Vasconcelos. Czy by tam nie był faulowany? No, nie wiem dokładnie. Nie widziałem dokładnie tego zajścia. Marciniak. Pięknie, Vasco. Tylko jakby ktoś tu przyszedł, by było fajnie. Luis Carlos niestety. Coulon. Luis Carlos. Petit Lewczuk. Petit. Nie ma spalonego. Nie było spalonego, pani sędzio. Zobaczmy. A jednak, niestety. Chodzi Nick Bazonkiza. Saidi Nick Bazonkiza. Chyba za Strausa bodajże. Nie zauważyłem. No i zejdzie Elord Coulon, a wejdzie Wójcicki. I Wójcicki musi grać na prawej flance. Okej. Chyba dwa zespoły próbują coś zrobić. Zdaje mi się, bo nie chcę tu być stronniczy, że Zawisza po prostu lepiej sobie radzi. Siajka, aj! Miała być do Petasza. Ładna piłka, Ziajka, no gdyby to przejął na dwa razy. Strong. Strong. Ciutka. I Vasconcelos. Vasconcelos, by było 1-0 dla Bydgoskiego Zawiszy. Wójcicki wchodzi za Coulona. A to była akcja, może właściwie na wagę zwycięstwa w tym spotkaniu. To przeważyłoby prawdopodobnie losy meczu. Ale niestety, Lewczuk. Trzeba, o kurcze, Boliewicz. Dobrze. Dobrze, tu Ciechanowski spychał do Bazonkidze. Yeah, it is. He's not done that too often lately, I have to say. He's been in fine form in front of goal. Jest 0-0. Vasconcelos! 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 Broni bramkarz! Ale tam go już trzech chyba napierało. Vasco jeszcze próbował. Bardzo ładnie mu to szło. No niestety spalony. No i Zawisza można powiedzieć przyparł teraz w Krakowie. No ale niestety nie wychodzi, nic nie wychodzi. Ojej, Nick Bazonkiza. Skrzyński, nie ma faulu. Nick Bazonkiza tam się bije z bólu. Tak, i kontuzja. Kosanowicz chodzi za Saidiego Nick Bazonkiza. No drugo, długo to sobie nie pograł. And they're going to give it back to the other team after that substitution. No, ale tak to bywa. Można powiedzieć, że miał pecha. Ziajka, oj, oj, oj. Tu Krakowia próbuje teraz zrobić. Znakomita piłka na prawej stronie do Berhardta. Berhard! Co zrobi Berhard? Berhard! No i znakomicie Lewczuk, chociaż jeszcze Skrzyński bardzo ładnie.
Jajka, Luis Carlos, Strong, Vasconcelos. No i koniec tego właściwie emocjonującego spotkania. 0-0 na stadionie w Krakowie. Po dość ładnym meczu i przewadze bydgoskiego zawiszy, bo można to nazwać przewagą, która stworzyli sobie piłkarze z Bydgoszczy. 4 strzały Krakowi, 3-2 celne zawiszy. Zawodnikiem meczu został André Mikael, więc tutaj chyba też myślę, że nie byłoby żadnych wątpliwości, bo ładnie czyścił. Luis Carlos też nie grał najgorzej, więc Goulon bardzo ładnie grał, to trzeba przyznać. No i awansowaliśmy na 5. miejsce dzięki temu. Remis nie jest zły oczywiście, chociaż wiadomo, że byśmy woleli wygraną. No ale tak jest, a nie inaczej. Zobaczmy konferencję prasową z Zagłębiem Lubin. Pochwalmy, motywujmy naszych piłkarzy. No tutaj tych skautów to na razie zostawiamy. Dobra, to by było na tyle. 7. kolejka przed nami Ekstraklasy. I ja się z wami żegnam. Jeśli podobało się, komentujcie, lajkujcie. Czekajcie na kolejne materiały z FIFA 14, jak i z innych kanałów, z innych serii na moim kanale. Ja się z wami żegnam. Zapraszam do grupy na Steam, do grupy na Facebooka. Na razie, do następnego razu. Cześć!